Witam, Dziewichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu HQM, więc wyzbierałem calutkie drakonium z tej dużej wyspy w Endzie. Zostaje mi tylko wyzbierać właśnie jeszcze drakonium na tych, bo mam już dosyć sporo tego drakonium, ale potrzebuję więcej i znalazłem tutaj kolejne komety. Trzy nawet, wow. Będzie jeszcze kolejna? One były rzadsze, kiedy ja grałem na poprzednim sezonie. Pamiętam, że dużo rzadsze. Chyba, że mam po prostu takie szczęście teraz, że trafiłem trzy obok siebie. What? Może to tylko przypadek? Może to tylko przypadek? Jeszcze pójdę zacząć na północną stronę. Na północnej stronie, jeżeli będą komety, to znaczy, że... Nie ma nic. Wow. Trafiłem. Trochę jasno jest, ponieważ mam tutaj właśnie ten hełm. O, jest kometa. Kolejna. No super. Aha, i straciłem digital minera tamtego. Nie wiem, gdzie mam mój pierścień magnetyczny. Zgubiłem go trochę. No i na komecie tamtej kopałem i po prostu mi spadł w nicość i się po prostu zniszczył. No, ale teraz mam dużo do kopania, jeszcze więcej właśnie drakonium na tych kometach, co właśnie tutaj są gdzieś. Tam gdzieś chyba? No boże, tak. I mamy, no nie wiem ile tego drakonium tu może być, ale chcę wykopać, no może wszystko to nie, ale większość. Pokażę wam przy okazji ile już mam. Mam tyle drakonium jak na razie wykopane. Możesz. I musimy wykopać jeszcze więcej. Ok, więc mamy tyle drakonium. Wykopałem właśnie tyle drakonium na Endzie, więc myślę, że to wystarczy. Może wystarczy, ale nie będę tego chciał ręcznie kopać fortunką, więc zrobię mały system automatyczny. Taki malutki tyci. Nie wiem, co mi wzięło na automatyzację, ale odkąd gram też w Fortress Craft Evolve, to co chwilę po prostu mam po prostu taką ochotę, żeby wszystko automatyzować. Po kolei, co leci. No więc weźmiemy na razie tyle, ile mogę. I teraz tak, ta automatyzacja, tak naprawdę te solarki tu nie są potrzebne, one są tutaj tylko tak po to, żeby były. Tak samo jak i to, więc schowam rzeczy, których w ogóle nie potrzebuję. Zacznę od tego właśnie, żeby sobie tutaj trochę zrobić porządek w ekwipunku. Czyli na przykład to, tego nie potrzebuję, tego już też nie potrzebuję, pierścienia latania. I to na razie też nie jest potrzebne. Myślę, że encyklopedię też możemy się na razie pozbyć. Myślę, że mam wszystko. Dobra, może jeszcze ten glowstone nie jest potrzebny. I to. Więc tutaj jest takie małe miejsce na to. Nie wymaga to dużo miejsca. Więc na co wpadłem? Zrobimy automatyzację za pomocą Autonomous Activatora, pikaksa naszego z fortunką, dodatkowo jeszcze Vacuum Hoppera. Vacuum Hopper. Proszę bardzo. I wszystko mam. Chyba jeszcze timer by się przydał. Nie jest może potrzebny bardzo, ale przyda się. Dobra. Więc tak, mamy tutaj dostęp do prądu. Nie potrzeba tego prądu dużo, więc to by pasowało. I teraz tak. Postawimy sobie Vacuum Hopper na górze, albo tutaj nad tym, może być na górze. Vacuum Hopper będzie podłączony do beczki. Tak, do beczki z jabły, o której zapomniałem całkowicie. To jest taka malutka, to jest tak naprawdę robienie ręcznie maceratora. Tylko że z użyciem fortuny enchanta. Zobaczmy. Barel. O, jest barel jednak. Dobra, potem chyba nie będę musiał ulepszać go. I to będzie leciało sobie tutaj, do tej beczułki. I teraz musimy ustawić sobie item, wejście do itemu. Item output będzie na beczkę.
Super! Teraz tak, do beczki włożymy sobie trochę drakonium, zablokujemy beczkę. I teraz tutaj postawimy sobie diamond chest. Musi być na ukosie. No, i teraz sobie ustawimy tak. Zróbmy konfigurację tak, jak powinno być, czyli lewa strona, wejście. Super. I jeszcze. Nie, to chyba wszystko. Więc teraz wkładamy tutaj nasze drakonium. Ustawiamy to w ten sposób. Teraz Autonomous Activator musimy ustawić tutaj na lewy przycisk myszy. I jeszcze musimy blok placera ustawić, ponieważ teraz postawiło, ponieważ Autonomous był na prawym przycisku myszy. Ale jeszcze musimy dać pickaxe na pierwszym slocie. I on będzie nam niszczył te bloki, ale już nie będzie stawiał naszego drakonium. Może ja się tu trochę pomyliłem co do ustawienia tego. Możemy sobie ustawić tak naprawdę z góry, od dołu, możemy sobie ustawić od góry, od boku, od czegokolwiek. Nie ma to znaczenia, ja sobie ustawię tutaj. Obrócimy w tą stronę. Teraz podłączymy sobie. Gdzie jest mój chest? Gdzie jest mój Diamond Chest? Vacuum Hopper musiał go. Dobra. I podłączymy sobie to. No, może być tu. Może być tu. Teraz podłączymy to, tu. Zobaczmy, czy wszystko działa dobrze. Wszystko działa super. Timer postawimy sobie tu. Delay ustawimy sobie 100, czyli to będzie 5 sekund chyba. Starczy? Nie, może więcej. 50 No, jeszcze trochę. 40. 2 sekundy. Tak. I teraz nasze drakonium leci tutaj. To jest taki ręcznie zrobiony macerator. Specjalnie do drakonium. Tylko jeszcze patrzę tutaj, czy ta beczka nie przeszkadza za bardzo, żeby tutaj właśnie, wiecie, to się dostało do tego vacuum hoppera. No nie przeszkadza, nie widzę na to, nie widzę, żeby to przeszkadzało zbytnio. I teraz musimy jeszcze to przepalić. Chcemy chyba to przepalić automatycznie. Więc użyjemy do tego pieca. Mam dużo tego uranu. Uranium. A, tak trochę. Uranium. Zobaczmy. Uranium ingot. To ma EMC, a ja mam chyba nauczone to tutaj. Więc zobaczymy. Uranium jest. Super. Weźmiemy sobie piec z Nuclear Crafta, bo i tak nie miałem dla niego za bardzo użycia. I sobie damy ten piecyk. Możemy to ustawić, żeby bezpośrednio leciał do tego. Nie jest to złe. Więc zniszczymy to. Ustawimy sobie piecyk tutaj. Zobaczymy, gdzie leci z vacuum hoppera. No nie leci bezpośrednio, bo chyba od dołu będzie wejście albo od góry. To może jeszcze inaczej to zrobimy. Ustawimy z powrotem beczkę. Jednak ta beczka będzie tu, z tyłu. Dobra, tak. Teraz muszę jeszcze. Ups. Okej. Ta beczka będzie z tyłu, ponieważ tu jest prąd. A nie, tu nie potrzeba prądu do tego pieca. No ale dobra, ustawimy sobie to tutaj. Weźmiemy jeszcze translokator. Raz, dwa. Ustawimy sobie to tu. Leci dobrze. Uran i mamy drakonium ingot. Jej! I teraz ten drakonium ingot musi lecieć do naszego systemu Applied. A system Applied najbliżej mamy gdzie połączony? Teraz akurat przyda się nasze narzędzie kochane.
które jest gdzieś. A gdzie ono jest? Chyba nie znajdę. Dobra, znalazłem. Tutaj jest w Golden Bugu. Więc zobaczymy teraz nasz system Applied. Idzie. Czuj, co to jest? Co to jest za miejsce? Co tam jest? Tu jest. A, wireless. Okej, możemy wykorzystać ten port. Nie ma problemu, więc to jest tutaj. To jest tu. W tym miejscu mniej więcej. Tak. O, jest bardzo blisko tego. Super. Dobra. Więc weźmiemy trochę ME cable. Może jest smart cable. Nie. ME. Nie. 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 Widziałem kable. O, są. Dense cable. Dense nie są potrzebne. Glass cable wystarczy. Dense. Dobra. Tu mamy smart. I postawimy sobie też tutaj. Teraz jak, czy to wyjdzie stąd, jeżeli ja podłączę tutaj translokator? Translokator będzie połączony sobie tu. I on będzie połączony z czymś tam, który będzie, no, na przykład tu, czyli na przykład skrzynia będzie tutaj, tak? Chest. I teraz, czy to wyciągnie po prostu ten translokator z tego, czy nie? Tak bez problemu. A już miałem to. Boom. Oj, 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 oj. Bo może też uran wyciągnąć. O, jest dobrze. Aż tak szybko przepala. Wow. Aż tak szybko przepala. Nice. No i teraz to będzie musiało mieć jeszcze. To jest taki buffer pseudo trochę. Nie wiem po co on jest tak naprawdę nad mi, ale niech już będzie. Ojej, chwila, chwila, chwila. Czemu tu jest kamień? Nie zablokowałem tego. Hop. Nie zablokowałem, dobra. Interface. Nie mam tutaj. Interfejs. Interfejs, interfejs, interfejs. O Jezu, nie ma tutaj. O jest, super. I to podłączone będzie do kolejnego translokatora. Kolejny translokator sobie pójdzie. To będzie tu. Ej, tu jest translokator. To będzie postawione tu. Nie chce się postawić. O. Ups. I to będzie leciało teraz tu i tu. I ten system applied będzie połączony tu, 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 tu. I do tego kabelka. Super. Więc teraz cały drakonium, jakie tam włożymy do Diamond Chesta, automatycznie nam się przerobi, tak jak powinno. Będziemy dostawać najwięcej, jak tylko możemy z tego. I bardzo mnie to cieszy. Jeszcze tu mam jakieś drakonium. Dobra. I tutaj ten wpadł, ale dobra. Okej, okay, więc teraz to jest zrobione automatycznie. Zobaczymy teraz, czy działa. Drakoniu mamy. Działa. Super!
Więc automatycznie nam przerabia całe drakonium, a to trochę zostawimy. Super, nice. Teraz jeszcze na szybko chcemy zautomatyzować ładowanie, ponieważ będę potrzebował dużo naładowanego bloku drakonium, żeby właśnie obudzić to drakonium, a nie będę cały czas tutaj wkładał pojedynczo, dlatego musimy to zautomatyzować. Translokatory, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz tak, zobaczymy, czy to zadziała. Może nie zadziała, może zadziała, ale to jest połączone tutaj, to jest połączone tutaj. Jeżeli ja włożę 12 bloków drakonium, te bloki drakonium będą się ładować. I jak tylko się naładują, powinny wlecieć tutaj do tego bloku i automatycznie kolejny blok stąd powinien polecieć, no tu bez problemu żadnego. I jest! Działa! Nice! Super! Dobra, kolejna automatyzacja to jest automatyzowanie tworzenia rytuału Resurrection, bo będziemy to robić kilka razy, a czemu by nie zautomatyzować tego? Więc do tego będę potrzebował blueprinta, do tego będę potrzebował architect table i będę builder block z właśnie buildcrafta i parę landmarków. Myślę, że to by było tyle. I teraz tak, potrzebuję jeszcze rzeczy oczywiście na zrobienie tego, czyli pilar bloki, które no niestety tutaj nie mam przy sobie, ale już mam. Pilar bloki. Obsydian, drakonium, piral bloki, diamentowe bloki. Wiem, że mam kilka w tym, ale co tam? Diamentowe bloki, chyba coś jeszcze. Obsydian, Resurrection Stone. Oczywiście musi być. Chyba wszystko. I teraz zobaczymy, jak tam moja pamięć. Jeżeli chodzi o tworzenie tego, zobaczmy, jak tam drakonium nasze tam cały czas to działa. A mamy drakonium już 1114 i tutaj cały czas ładuje. O, już ostatnią baterię ładuje? Nie, nie ładuje, po prostu zbugowała się tekstura. Dobra, więc przejdziemy się do endu i spróbujemy właśnie zautomatyzować tworzenie rytuału za pomocą Buildcrafta, tak naprawdę. Więc tak, tworzymy na razie rzecz, która będzie właśnie do tego potrzebna. Czyli mamy tutaj glowstone, mamy tutaj resurrection stone, mamy tutaj teraz pilar bloki. Ja nie pamiętam do końca, jak to się stawiało. To było chyba tutaj, tu były chyba razy dwa, tu było chyba jeden miejsca, albo nie, dwa miejsca. Zasięgu, nie wiem, odpalę rytuał, zobaczymy, czy się odpali. Nie będę teraz tego. Ale właśnie, było w tym przecież. Było w tym. Dobra. Chyba dobrze robię, może źle, może dobrze. Nieważne. Jak nie będzie działać, to poprawię po prostu drugim sposobem. Hop. Więc tworzymy sobie naszą rzecz. Chyba krzywo jest. No to jest dalej, to jest bliżej. Raz, dwa, chyba tak to było. Dwa, 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 dwa. Jeden, jeden, jeden. No chyba tak. I teraz bodajże tu były bloki diamentowe, a tam było przebudzone drakonium. Chyba tak. I zaraz to zautomatyzujemy. Tylko najpierw muszę być pewny, że rytuał jest dobrze zbudowany. Bo jak nie będzie, to trochę lipa. Raz, dwa, trzy, cztery. Sprawdźmy. Jest źle zbudowany. Te chyba to było na odwrót. Tak myślę. Czy to było na odwrót? Drakonium było na tych wyżej postawionych, a Jezu, Ryl, no poważnie. Kurde, ja nie mogę budować tego w spokoju. Mogę?
Dobra, upewniłem się, rytuał działa, odpaliłem rytuał i wyłączyłem go od razu, więc te bloki się rozładowały mimo tego. Naładuje się je z powrotem. Mam jeszcze kilka naładowanych bloków, więc nie ma to jakiegoś większego problemu, ale muszą być tutaj naładowane bloki. To jest bardzo ważne. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz mamy wszystkie bloki? Cztery? Tak. I teraz postawimy sobie landmarki w miejscu dokładnie od tego miejsca, albo od tego miejsca być dobrze. Więc tak, jeden landmark, potem kilka bloków w górę, żeby do tego zahaczyło to. Więc mamy tutaj drugi landmark. I teraz kolejny landmark, on jest postawiony, teraz będzie tu. Trzeci landmark i jeszcze jeden landmark. Który będzie tu? Czwarty landmark. Super. I teraz odpalimy sobie to. Ups. Ups. O, super. I jest sobie to zrobione teraz w ten sposób. I teraz kładziemy sobie nasz architect table, żeby zapisać blueprint. To jest architect table? Tak. I wkładamy pusty blueprint. Nazywam go rytuał, na przykład bla bla bla. I wkładamy ten blueprint, on nam się zapisze. Excavate on. Myślę, że jest dobrze. Teraz niszczymy to. Stawiamy ten builder tu. Stawiamy blueprint. I ta-dam! On nam się zapisał i będzie automatycznie budował wszystko, co właśnie tu zostało zrobione. Więc teraz ja sobie tutaj to miejsce tak jakoś zaznaczę blokiem diamentowym, że o, tutaj będzie stał builder ten. No i pójdę zabijać smoki. Więc jak tylko zabiję smoka, to pokażę i sam zobaczę, czy ta automatyzacja zadziała, czy też nie zadziała. Ja tu chowam kilka rzeczy, których w ogóle nie potrzebuję i możemy jeszcze strzały zabrać i nasz ukochany łuk, więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, smok został zabity, więc teraz miejsce rytuału jest tutaj. Zobaczymy, czy nam automatyzacja za... No przestańcie, proszę was. Proszę przestać mnie bić. Dobra. Więc postawimy sobie builder tutaj. Wstawiamy blueprint jeszcze raz. I teraz tu pokazuje nam, co jest potrzebne, żeby to zbudować. Więc wkładamy wszystkie rzeczy. Endstone niestety jest tutaj, ale zapisało ten endstone, ale myślę, że to nie zrobi większego problemu. Więc tak, cztery te bloki, cztery diamentowe bloki glowstone'u. Mogę nawet to zostawić, potem się zbuduje drugi glowstone'u, pilary. Czemu ja mam tutaj tylko tyle pilarów? Chyba schowałem niestety. Pilary. I nie zapisało tego Resurrection Stone'a, ale to nie jest problem. I chyba wszystko jest. Więc jak tylko damy prąd, to powinno nam się zbudować. Ta-dam! Cały rytuał jest już gotowy do ponownego użycia. Tylko musimy dać ten Resurrection Stone. I wszystko gotowe jest. A ja mogę sobie to zostawić, odłączyć od prądu. I to będzie sobie tutaj stać. Jak będę musiał znowu tego to zrobić, to znowu to zrobię. I automatycznie się to zrobi, co jest mega. Więc na tym miejscu skończymy odcinek. Tak więc będziemy właśnie farmić Dragonherty, żeby właśnie zrobić zbroję z drakonium i zrobić do końca to zadanie. Tutaj właśnie to zadanie oraz to zadanie. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa!